Trzecia Radoszycka Szprycha rozpoczyna festyn Radoszyczanie dzieciom. Jak było dzisiaj, panie burmistrz? Wspaniale, wystarczy popatrzeć, szanowni państwo, na niebo, słonecznie, ale zarazem tak, że nie praży nam 35 stopni, tylko generalnie mamy 28, czyli w związku z tym idealna pogoda na rajd rowerowy, trzecia Radoszycka Szprycha w tym roku. Inauguracyjnie zrobiliśmy jeszcze z ją częścią charytatywną, czyli pamiętajmy o tym, że też chcemy przy okazji dobrej zabawy pomóc naszym najbardziej potrzebującym mieszkańcom. 160 uczestników, dla każdego uczestnika podkoszulka, dla każdego uczestnika ciepły posiłek, certyfikat, teraz będą za chwilę główne nagrody rozdawane, mamy grupę naszych przyjaciół z Londynu, mamy grupę naszych przyjaciół z Pragi. Radoszycka Szprycha się powiększa. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję dyrektorowi naszej Radoszyckiej Szprychy, bo jest tym dyrektorem nasz pan przewodniczący Rady Miasta w Radoszycach, Marian Jankowski. No to proszę się przedstawić. Tak, dzień dobry, jesteśmy rodziną, która przyjechała na Radoszycką Szprychę z Czech, z Pragi konkretnie. Mhm. Międzynarodowa nam się zrobiła impreza. Jak się jechało dzisiaj? Którą trasę wybraliście? Trasą rodziną ze względu na dzieciaczki, które z nami jechały. Starszy syn, któremu jest 6 lat, jechał samodzielnie. Trasa wynosiła 33 km. Mhm. Ile czasu wam zajęła? No i jakie wrażenia? Jak pojechaliśmy? 2 godziny. 2 godziny jechaliśmy. Wrażenie, Patryk, jak podobało ci się? Dobrze. Dobrze się jechało. My name? Tak. Is Midu Khalil, Mohammed Khalil. Tak. We enjoy very much. Tak. We was very happy first time to join the race, but next year we need more and more what it calls? Ludzi. People. Ludzi, tak. I activity. Yes. Co to jest activity? Więcej właśnie takich sportowych, żeby ćwiczyć właśnie sport. Mhm. Tak. No, ja mam na imię Sara Khalil, ja jestem z urodzenia Radoszyczanką, urodziłam się tu, ale mieszkam teraz w Londynie, przyjeżdżam co wakacje do Radoszyc, widzę jak Radoszyce się rozbudowuje, młodzież kwitnie, sport, dużo właśnie sportów, no i bardzo się cieszę. Teraz ty, Saria. Do przodu. Do przodu idzie Radoszyce, tak. Mam na imię Saria, mam 16 lat i się urodziłam w Anglii. Mi się bardzo podobało, było fajnie. Dobrze, Saria, teraz ty coś powiesz, Samia. Po angielsku, bo polsku. Samia. No. Ja. Jak ci się jechało dzisiaj? Było fajnie? No. Było fajnie. Troszeczkę było gorąco. Dobrze, to niech mi pani powie jeszcze jak trasą, rodzinną trasą dzisiaj, tak? Tak, tak, rodzinną trasą. Było to 33 km. Mhm. Tak, było bardzo fajnie, przyjemnie, bardzo ładnie było wszystko zorganizowane. No i co mogę jeszcze? Pogoda nam dopisała. I tak jak mąż powiedział, za rok wracacie. Super towarzystwo, no i za rok na pewno wracamy. Niech mi ksiądz powie, co to jest za pojazd, którym dzisiaj na Radoszycką Szprychę ksiądz dotarł. Jest popularnie zwany rower poziomy, trajka czy trójkołowiec. Różne są nazwy tego roweru. Mhm. Jaką trasę ksiądz wybrał? Rodzinną. Jechałem ze znajomymi z parafii. I jak wrażenia? No bardzo dobrze. Lubię jeździć na rowerze, więc nie jest to jakiś wielki problem. Na tej imprezie za rok się też widzimy? Jak uda. Trzecia Radoszycka Szprycha i rekord frekwencyjny już wiemy. Ile było osób na trasie? Proszę państwa, byliśmy przygotowani, mając na wadze rok ubiegły, na 130. Dodatkowo zrobiliśmy jeszcze zapasowe koszulki, a okazało się, że brakło. Było ponad 160 osób, z czego się ogromnie cieszę. Mhm. Dwie trasy, trasa rodzinna i trasa bardziej wyczynowa. Jak one przebiegały? Rodzinna była łaskawsza,
dla tych, którzy jechali, ale dodać trzeba, że z rodzicami jechali również ich pociechy. I trzeba tutaj dodać, że było bardzo dużo małych dzieci w wieku nawet od 3 do 5 lat. Nie wiem jeszcze, jakie są ostateczne wyniki, kto jest najmłodszym uczestnikiem. Trasa przebiegała malowniczymi okolicami naszej gminy i trzeba powiedzieć, że pogoda dopisała. A ponadto muszę powiedzieć, wszystkim dopisywały humory. Wszyscy byli zadowoleni i naprawdę jeden drugiego wspomagał na trasie, a sam tego doświadczyłem, ponieważ przed Strawczynem niestety na szutrówce złapałem gumkę. Dobrze, że mi koledzy pomogli, bo inaczej musiałbym się ewakuować samochodem. Druga trasa była wymagająca bardzo. Dostało się w nogi wielu tym, którzy dopiero jakby rozpoczęli dłuższe jeżdżenie, ale wszyscy w humorach zdążyli dojechać, mimo że trasa miejscami była bardzo ciężka, bo pod Niedźwiedź, pod Grzymałków, pod Wólkę Kucką i pod samo Kucko są dosyć strome podjazdy. Ostatni akcent Radoszyckiej Szprychy będzie jutro. Ostatni akcent Radoszyckiej Szprychy będzie jutro. Proszę Państwa, zapraszam wszystkich, którzy dzisiaj byli na trasie, ponieważ jutro będzie losowanie nagród głównych i będą wręczane statuetki za udział, ale najstarszego uczestnika, najmłodszego uczestnika, za najliczniejszą rodzinę, która przejechała trasę i dla uczestników z najliczniejszego klubu. I dzisiaj jednocześnie chciałbym zaprosić w imieniu własnym i pana burmistrza i wszystkich Radoszyczan na święto nasze, kolejne 18 już dorosłe, Radoszyczanie dzieciom. Jest to, jak Państwo wiedzą już od dawna, nie tylko zabawa, ale również cel szczytny, charytatywny tej imprezy. I myślę, że będzie jutro bardzo fajnie. Trzecia Radoszycka Szprycha za nami. Szanowni Państwo, w imieniu swoim, mieszkańców i uczestnikom chciałem podziękować naszemu dyrektorowi naszej Radoszyckiej Szprychy. To już tradycja, trzecia edycja. Bardzo dziękuję. Nasz pan dyrektor Radoszyckiej Szprychy, no i przewodniczący Rady Miasta i Gminy Radoszyce. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu również, że dał pan przykład innym burmistrzom i wójtom, że warto z mieszkańcami te 30 parę kilometrów chociaż pojechać i poczuć smak urody, przyrody, no i wysiłku, a zwłaszcza na mecie smacznej grochówki. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.